circuit has rubbered in with practice, but this is still going to be a difficult session for our drivers as they fight for pole position. Welcome to qualifying here in Azerbaijan. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tyres, such as the frequency of low-speed exits. Lots of low-speed exits means the rears are in for a lot of punishment. It's all too easy to spin them up coming out of a corner too aggressively. It might look great for us as spectators, as we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long-run pace. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny wyścig sezonu. Tym razem będzie to Grand Prix Azerbejdżanu na torze w Baku. Torze, który zapowiadał się na, powiedzmy, będący jednym z nudniejszych w kalendarzu po pierwszym wyścigu i debiucie jako Grand Prix Europy. I przyznam szczerze, że to był pierwszy wyścig od dawien dawna, którego nie obejrzałem do końca, co też bardzo rzadko mi się zdarzało. No ale udowodnił w dwóch następnych latach, że potrafi tutaj być dosyć interesująco, tak więc ogólnie tor myślę, że jest ciekawy. Może nie do samej jazdy, bo wydaje się faktycznie nudny, dużo 90-stopniowych zakrętów. Jedna długa, prosta, na której praktycznie jest pewnik, że jak jesteś za kimś, to masz wyprzedzanie. Ale myślę, że mimo to wyścigi tutaj są ciekawe. Oprócz tego pierwszego, tak jak powiedziałem wcześniej. A my od razu przenieśliśmy się do kwalifikacji, wcześniej pokazałem ustawienia. No, udało mi się urwać kawałek przedniego skrzydła na początku pierwszego kółka w sesji Q1, ale mimo tego udało się zakwalifikować do Q2 i nie musiałem poprawiać tego kółka. A tutaj pod koniec sesji Q2, to był mój chyba ostatni wyjazd, udowodniłem, że można pokonać kółko, mając paliwa na 0,2 okrążenia. Niech udało mi się dojechać do boksów z taką ilością paliwa na początku okrążenia, tak więc to jest dosyć interesujące. I udało mi się awansować do Q3, ale jak możecie zobaczyć po pierwszym kółku tutaj, wygranie pole position nie było takie pewne, gdyż Mercedesy dosyć ostro cisnęły. A teraz zaczynam moje najszybsze okrążenie w kwalifikacjach, hamowanie do pierwszego zakrętu mniej więcej pomiędzy 150 a 100 metrem. Na wewnętrznej przejeżdżam po tarce, na wyjściu również, żeby zmaksymalizować prędkość na wyjściu. Hamowanie do T2 na 100 metrze, lekko przejeżdżam po tarce na wewnętrznej, ale staram się, żeby nie wytrącić bolidu z równowagi na wyjściu, szczególnie gdy nie używamy kontroli trakcji. Hamowanie do kolejnego, trzeciego zakrętu, jakiś 110 metr, przejeżdżamy lekko po tarce na wewnętrznej, wychodzimy szeroko też, żeby zmaksymalizować prędkość. Kolejne hamowanie, drugi bieg, lekko dotykamy tarki i również staramy się wyjść jak najbliżej ściany. Następna sekcja to szykana lewy, prawy, na trzecim biegu. Po lewej tarce, w lewym zakręcie możemy przejechać, ale prawej tarki w prawym zakręcie raczej nie polecam dotykać. Uważam, że to jest szybciej, gdy się objeżdża dookoła. Wolny prawy zakręt dwójkowy i zbliżamy się do sekcji zamkowej, w której trzeba się trochę poświęcić i według mnie pojechać na YOLO w kwalifikacjach, żeby się udało. No ja musiałem tutaj niestety korygować skręt na wyjściu w zamek, gdyż skręciłem za wcześnie, ale na szczęście nie rozbiłem się. Po sekcji zamkowej przychodzi łukowata prosta, trzymamy bolid na 7 biegu i hamujemy mniej więcej, gdy tarka po prawej stronie się kończy. Do trzeciego biegu możemy przejechać po tarce na wewnętrznej, ale trzeba uważać, żeby nie uderzyć w ścianę na wyjściu. Hamowanie do kolejnego lewego zakrętu, czwórkowy na 100 metrze i wychodzimy na łamaną prostą, która zaprowadzi nas do końca okrążenia. Jak na razie na delcie mam pół sekundy na minusie, tak więc może być blisko między wygraniem kwalifikacji i przegraniem ich z Lewisem Hamiltonem. No zobaczymy, jak będzie na mecie. No delta niestety mi trochę spadła, tak więc czas będzie trochę gorszy niż można było się spodziewać przy wyjściu na prostą. Ale na szczęście udało się nam zyskać pole position, tak więc było blisko. Po raz pierwszy od dawien dawna było blisko w kwalifikacjach między mną a kierowcami z tyłu. A było to 0,5 sekundy, tak więc no, ta strata zapowiada dosyć ciekawą walkę w wyścigu. A również myślę, że warto zwrócić uwagę na Charlesa Leclerca, który zakwalifikował się na 5. miejscu. Co prawda skończył 1 sekundę za mną, ale myślę, że i tak 5. miejsce dla niego to jest dosyć spory wyczyn. A my przenieśliśmy się już klasycznie na sekcję, gdzie zdobywamy punkty zasobów. Obecnie wygrywamy rywalizację z Fernando Alonso. A ulepszenia, które będziemy robili prawdopodobnie, tak jak już Wam mówiłem, oczywiście po wyścigu, to chyba będzie dalej rozwijanie, trudno mówić w sumie o rozwoju, tylko bardziej próbowanie zebrania achievementa w przyczynie mechanicznej, a tymczasem mówiąc o tym, przenieśmy się na wyścig. As the
drivers complete their preparations, down below us on the grid, one man who's no stranger to the pre-race pressure is Anthony Davidson, who joins me in the commentary box today. Great to have you with us, Ant. I'm sure you can tell us all about what goes through a driver's head before lights out. But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Sauber in pole position then, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Vettel, Pascal Wehrlein, and Raikkonen, Grosjean, Perez, Verstappen, and Kevin Magnussen, Ricciardo, Ocon, Nico Hülkenberg, and Alonso, Massa, Palmer, Daniel Kvyat, and Carlos Sainz. Van Dorn and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Mam czasem wrażenie, że moje wnioski przy przechodzeniu na start są trochę dziwne, no ale cóż, skoro mnie oglądacie, to musicie to jakoś przeżywać, tak mi się przynajmniej wydaje. A my tymczasem przenosimy się na start, gdzie czerwone światło się pali i jedziemy. Do pierwszego zakrętu nie jest zbyt długi, więc mając udany start, widzę, że udaje się też utrzymać pierwszą pozycję. Hamilton i Bottas nie zamieni się pozycjami, ale być może się to stanie, gdyż są blisko siebie, wiadomo, po starcie. No, zobaczymy, czy na tej prostej uda się nam utrzymać przed Hamiltonem, gdyż nasz silnik nie jest tak mocny jak jego. No, jak możemy zobaczyć na strzałkę na środku, oddalamy się od Brytyjczyka, tak więc do tego zakrętu jesteśmy bezpieczni. Zobaczymy w sumie, jak to będzie w kwestii całego wyścigu, ponieważ pamiętajmy, różnica między nami nie była zbyt duża, tak więc zapowiada się dosyć niezła walka w wyścigu. A tu widzimy powtórkę z drugiego okrążenia, gdy Force India, chyba Esteban Ocon to był, walczył z Fernando Alonso i no, jazda side by side w sekcję zamkową to nie jest raczej dobry pomysł. I ta kolizja ze ścianą Fernando Alonso spowodowała pojawienie się safety cara, mimo tego, że nikt z wyścigu nie odpadł, tak więc stawka znowu została zbita. A my przeniosliśmy się już na koniec safety cara, czwarte okrążenie będziemy kończyć i zobaczymy, czy uda nam się ponownie obronić przed Hamiltonem, który będzie nas zapewne atakował do pierwszego zakrętu. No, może nie do pierwszego zakrętu, bo jest dosyć daleko, ale myślę, że do trzeciego zakrętu na drugiej strefie DRS na pewno będzie coś próbował, tylko pamiętajmy, że DRS nie jest jeszcze aktywny na pierwszym okrążeniu po safety carze. Więc zobaczymy, wychodzimy spokojnie na prostą, Hamilton jest dosyć blisko, od panem wzugaconą mieszankę, żeby się móc obronić, a ta strzałka do nas się zbliża, tak więc Hamilton będzie próbował nas atakować do T3 i będzie próbował chyba od zewnętrznej, tak jest, wchodzi side by side z nami do T3 i jedziemy cały czas side by side po wyjściu z zakrętu, kolejny zakręt jest w prawo, tak więc on powinien mieć przewagę, ja mu zostawiam miejsce, ale on tak naprawdę nie wykorzystał okazji i cały czas trzymał się za mną, lekko się dotknęliśmy. Ale na szczęście chyba nikt nie odniósł żadnych obrażeń, uszkodzeń i dzięki temu będzie można dalej kontynuować walkę z nami utrzymującymi się na razie na pierwszym miejscu przed Hamiltonem, wspomnianym wcześniej, i Bottasem. Pod koniec tego kółka wykreślono najszybsze kółko w wyścigu. Dalej będziemy walczyć z Hamiltonem i Bottasem, Bottas właśnie wyprzedził Hamiltona, a co ciekawe, za kierowcami Mercedesa trzymał się Charles Leclerc, który teraz wyprzedził Lewisa Hamiltona w normalnej walce na torze. Zdążył to zrobić przed zjazdem Hamiltona na pitstop, tak więc no, Charles zapowiada się na to, że będzie dosyć dobrze walczył o dobre punkty w tym wyścigu. A teraz możemy zobaczyć, że na minimapce wyprzedził Bottasa i obecnie prowadzi w wyścigu, przynajmniej do swojego pitstopu. Tak więc no, Charles nam się odpala w baku, tak samo jak odpalił się chyba z tego co pamiętam w normalnym wyścigu w tym roku, gdzie też zajął dosyć dobre miejsce, chyba to było szóste. Ile się dobrze nie będę był szósty w Baku. Tak więc no, może po prostu lubi ten tor. Mam nadzieję, że takie tempo będzie cały czas prezentował do końca sezonu. Będziemy mogli łatwiej walczyć o konstruktorkę. A my na tym samym okrążeniu, na którym wyjechaliśmy z boksu, wyprzedzamy Sergio Perez nawet jeszcze przed strefą DRS i wykorzystujemy tutaj nasze niskie przednie skrzydło i wysoką prędkość maksymalną. A w pierwszym sektorze do T1 mamy żółtą flagę, gdyż widzieliśmy z prawej strony przez chwilę Gasly, który miał jakiś problem techniczny, wycofuje się z wyścigu i zaparkował na wyjściu z pierwszego, znaczy na wyjściu, na zewnętrznej z pierwszego zakrętu i tym samym wywołał wirtualną neutralizację,
ale na szczęście ona nie trwała zbyt długo, więc mogliśmy powrócić do normalnego ścigania. A na pitstopie Charles Leclerc wyprzedził Walteriego Bottasa, tak więc tak naprawdę teoretycznie jesteśmy teraz 1-2, więc to może być interesujące. My tymczasem na 12 kółku wyprzedzamy Fernando Alonso. Chciałem mu wejść na wewnętrzną do prawdziwego ostatniego zakrętu, ale widząc, że zjeżdża na wewnętrzną, stwierdziłem, że odpuszczę, nie chciałem się z nim zderzyć. I wyprzedziłem go bez problemu jeszcze na prostej startowej. Dosyć sporo przed hamowaniem i wychodzimy tym samym na normalne już pierwsze miejsce. A gdy Leclerc wyprzedzi Alonso, to było 1-2, no ale niestety dla mnie nic w tym wyścigu więcej się nie wydarzyło, więc to jest tak naprawdę, to był koniec akcji, która była w tym wyścigu. Leclerc walczył z Bottasem przez cały wyścig, ale niestety nie udało mu się go ostatecznie wyprzedzić, a gdy dopadł do nich jeszcze Hamilton, to on zajął się Leclerciem i Bottas mógł dzięki temu spokojnie odjechać i dlatego Bottas zajął drugie miejsce. A w tym momencie niestety ucina mi się materiał z Baku, gdyż nie wiem, czemu się nie dograł do końca, czemu nie było wyników końcowych i celebracji na podium. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że Bottas zdobył drugie miejsce, no ale Leclerc obronił się przed Hamiltonem i był na mecie trzeci, tak więc podwójne podium Saubera, pierwszy raz w tym sezonie. No niestety materiał mi się uciął, myślałem, że jest cały, jak tak naprawdę wrzucałem i teraz edytowałem go przed chwilą, no ale niestety stało się inaczej. Dlatego przenieśliśmy się od razu do Austrii, do kwalifikacji. Q1 w miarę łatwo udało mi się w Austrii wygrać, a w Q2 niestety lekko ściąłem i tak naprawdę nie wydawało mi się, żeby to było ścięcie, no ale gra uznała inaczej. Dlatego musiałem zjechać do boksów i jeszcze raz wyjechać na świeżym koplecie ultrasoftów, ale na szczęście udało się to zrobić i bez problemu wejść do Q3. No niestety Leclercowi ta sztuka się nie udała po raz drugi z rzędu, a więc no, niestety będzie ruszał z 14 pola. A my przenieśliśmy się na moje najszybsze okrążenie w kwalifikacjach. Hamowanie do pierwszego zakrętu z 7 biegu trzymamy, 7 nie wrzucam 8 do 4. Staramy się tam ściąć ściąć zakręt, tarkę najmocniej jak się da. Hamowanie do drugiego zakrętu również nie wbijam 8 biegu do 2, żeby poprawić skręt bolidu i szybko tam wbijam 3, żeby ograniczyć wheelspiny. Kolejna prosta i kolejny raz zostajemy na 7 biegu, hamowanie na 100 metrze do 3, staram się pojechać jak najciaśniej, ale też można być jak najciaśniej, ale niezbyt ciasno, żeby nie pozwolić sobie wyjścia na kolejną krótką prostą. Pierwszy lewy zakręt na okrążeniu, no niestety tutaj przestrzeliłem wierzchołek i nie trafiłem w niego zbyt dobrze. Kolejny lewy zakręt, można go zrobić na 5 biegu, ja wybrałem w tym momencie opcję 6 biegu, gdyż myślałem, że to jest szybsze. Kolejna prosta, znowu zostałem na 7 biegu, 50 metr i zbijamy o 1 bieg, skręcamy do przedostatniego zakrętu. Czwarty bieg i ostatni zakręt, wychodzimy na tarce na prostą startową i to okrążenie daje nam czas minuta 5:355, co ostatecznie daje nam pole position. Próbowałem jeszcze drugiego przejazdu, ale nie udało mi się na nim poprawić, tak więc minuta 5:355 zostaje. Tak jak powiedziałem, na szczęście wystarczyło to na pole position. Drugie miejsce w Valtteri Bottas, trzecie miejsce Sebastian Vettel. No tak więc Lewis Hamilton wypadł z trójki w porównaniu do Baku. No bo Bottas cały czas się w tej trójce utrzymuje, tak więc szczerze mówiąc, myślę sobie tak, że gdybym ja nie był z przodu i nie, powiedzmy szczerze, nie wygrywał wszystkiego, to myślę, że Bottas mógłby na spokojnie prowadzić w klasyfikacji generalnie, bo tyle razy, ile on był na drugim miejscu, to się nie mieści w głowie, szczerze mówiąc. No ale niestety takie jest życie, Valtteri. Cele na wyścig znane, 5 miejsce w wyścigu to jest dosyć proste, więc od razu się tam przenieśmy. Ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Sauber in pole position then, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo, and Verstappen, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, and Stoffel van Dorn, Perez, Sainz, Daniel Kvyat, and Wehrlein, Grosjean, Massa, Jolyon Palmer, and Kevin Magnussen. Stroll and Esteban Ocon rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. No myślę, że dla Hamiltona troszeczkę szok, bo z tej wielkiej trójki zespołów Mercedes, Ferrari, Red Bull zajął on ostatnie miejsce. Tak więc lekkie zdziwienie, no ale być może po prostu mu kwalifikacja nie poszła, wyścig pójdzie mu lepiej. A my strategię na wyścig mamy dosyć prostą. Myślałem szczerze mówiąc o Ultrasoft, Supersoft, żeby przejechać, bo gra chyba mi na to pozwalała. Ale wiedząc, że zużycie obu motorów trochę większe niż w zeszłym sezonie, zdecydowałem się na bezpieczniejszą strategię Ultrasoft Soft.
Start do wyścigu wyszedł dosyć łatwo, utrzymałem się na pierwszym miejscu. Mogliśmy przed chwilę zobaczyć, że tam chyba były auta 4 wide nawet ustawione do pierwszego zakrętu. Dzięki temu, że były 4 wide, udało mi się uzyskać prawie 1,5 sekundy przewagi w jeden zakręt tak naprawdę. A obecnie dalej walczą Raikkonen z Bottasem, więc już nie 4 wide, a 2 wide. I dzięki tej walce po pierwszym okrążeniu przewaga nad drugim Raikkonenem to już jest 2,5 sekundy, tak więc w tym momencie zapowiadał się, szczerze mówiąc, kolejny nudny wyścig. Po dosyć ekscytującym początku w Baku, tam też było niestety nudno. Na 12 okrążeniu Max Verstappen odpadł z wyścigu, do tego momentu nic się nie zdarzyło i powiem ciekawostkę, udawało mi się cały czas utrzymywać równe tempo. Z tego co pamiętam, tam był chyba najszybszy czas wyścigu mój, minuta 10,8 i tak naprawdę przez całe 12 okrążeń udawało mi się utrzymywać czasy wysokie 10, niskie 11, więc byłem z tego powodu bardzo zadowolony, że mimo zużycia opon udawało mi się mieć dosyć konkurencyjne tempo. Odpadnięcie Maxa Verstappena na 12 okrążeniu spowodowało, że mogliśmy ze spokojem zjechać na pit stop pod safety carem i praktycznie bezkarnie wymienić opony. Co prawda niestety stracimy trochę czasu do kierowców, którzy byli za nami, ale przynajmniej dzięki temu nie będziemy już musieli zjeżdżać do boksów. A również inni kierowcy, którzy byli z tyłu, mogą wykorzystać ten czas oczywiście na darmowy pit stop. Dzięki temu na przykład Ricciardo stracił mniej czasu zjeżdżając na swój pit stop i w tym momencie jest na trzecim miejscu za Lewisem Hamiltonem, który zjechał na swój pit stop i zmienił opony na ultrasofty, na drugi komplet ultrasoftów. Więc w tym momencie wiedziałem przy starcie za safety carem, znaczy jak safety car już się skończył, że Hamilton raczej będzie mnie cisnął. No więc będę musiał się dosyć mocno skupić na tym, żeby go utrzymać przed sobą. No, uzyskałem najlepsze kółko wyścigu na jednym z pierwszych kółek po safety carze. Ale tak naprawdę potem musiałem oczywiście zejść z mieszankami paliwa w dół, bo inaczej by mi go nie starczyło. A po 5 okrążeniach Hamilton cały czas się trzymał za mną, tak więc no, dawał mi dosyć spory dyskomfort, że tak powiem. I musiałem cały czas być skupiony i trzymać dobre tempo, żeby nie dać się wyprzedzić, ale w momencie, gdy zjechał na pit stop gdzieś na 20-21 okrążeniu, nic więcej się znowu nie wydarzyło niestety, tak więc od razu przewinąłem do końca wyścigu. Mogliście zobaczyć, że się trochę zachmurzyło i wydaje mi się, że Jeff coś mi wspominał o ewentualnym deszczu, no ale jeżeli przyszedł, to na pewno po zakończeniu wyścigu nie miał on żadnego wpływu na wyniki w tym wyścigu. I tak jak już powiedziałem wcześniej, no zwycięstwo kolejne łatwe. Tak naprawdę w momencie, gdy zjechał Hamilton, już nie było żadnego problemu, żeby utrzymać się przed kierowcami z przodu. Też była śmieszna sytuacja z Oconem na mecie, gdyż tak naprawdę cel, jaki sobie założyłem, żeby się nie nudzić, to spróbować zdublować jak największą ilość kierowców. Taki, można powiedzieć, cel w stylu, że chcę poniżyć innych kierowców. Ale tak naprawdę musiałem sobie coś wymyślić jako cel, żeby nie spuścić tempa i cały czas trzymać je dobre. No i wydaje mi się, że to mi się udało. Też z Oconem nie wiedziałem do końca, czego zdublowałem, czy nie. Postanowiłem, że zobaczę to oczywiście w wynikach końcowych, do których teraz przechodzimy. I okazało się, że Esteban Ocon, no jeszcze go nie widać, był 14. A więc za chwilę do tego przejdziemy. W końcowych wynikach wyścigu Hamilton, Ricciardo na podium. Leclerc skończył na 9 miejscu, ale z tego co pamiętam na jakieś 2-3 kółka przed końcem był 6, tak więc niestety został wyprzedzony przez sporą liczbę kierowców na sam koniec. Więc mogliśmy przywieźć dosyć dużo więcej punktów niż przywieźliśmy, ale myślę, że dalej jest to liczba satysfakcjonująca. No to tak się zobaczyć, dlaczego Gasly i chyba Stroll mieli jeszcze swojej kary. No, okazało się, że chyba to było zaignorowanie żółty flag. Ja miałem swoją karę zacinania, tak więc klasycznie. W klasyfikacji kierowców oddalamy się od Bottasa, a w klasyfikacji konstruktorów różnica między nami i Mercedesem wynosiła chyba 14 punktów. Mówię chyba, bo niestety nie zwróciłem uwagi na to, co było napisane w tej klasyfikacji. A tu mam już podsumowanie weekendu wyścigowego z Austrii z punktami zasobów i rywalizacją z Alonso. Jak możemy zobaczyć, znowu się od niego oddalamy, tylko niestety największy problem jest z zakładką, z rubryką penalty free, w której nie zawsze udaje mi się niestety zdobywać ten jeden punkt. A w tym momencie chyba chciałem jeszcze zobaczyć, czy możemy ulepszyć niezawodność, z której w sumie i tak już nie skorzystamy niestety. No w tym momencie brakowało mi jeszcze 239 punktów, tak więc nie mogę jej ulepszyć. A tym akcentem i rozmową
z naszym człowiekiem od ulepszeń, który twierdził, że robimy słabą robotę, bo tylko ulepszamy niezawodność i zniżki. Tym akcentem się z wami żegnam i zapraszam was do kolejnych materiałów na moim kanale. Na razie i cześć!